pogoniłem go, 5 minut nadrobiłem. 5 minut nadrobiłem, może 5-10 sekund, coś takiego. Ale już niestety nie dało się uciec, nie ma szans. Pięć minut dzisiaj nadrobione okaże się prawdopodobnie niewystarczające w ostatecznym wyniku. Dzisiejsza etapa potwierdza, że tutaj się po prostu nie da uciec. Jeżeli mam identycznego quada, identyczne zawieszenie, identyczny silnik, nawet troszkę odrobinkę słabszy, ale niewiele, to ten drugi na trasie dogania tego pierwszego, bo jedzie po jego śladach. Ma minimalną przewagę, a później już się nie da uciec. Na 200 km rzadko zużywa się cały camelback, czyli 3 litry. Tak tym razem zabrakło mi 80 km przed metą płynu i właściwie jechałem już zupełnie na sucho. No niemiłe uczucie, ale nic się nie da zrobić. Ale też niestety trochę tempo spada, bo wydolność organizmu gwałtownie maleje. Mam taki zapas 3 litry w przednim zderzaku, taki specjalny zbiornik, który mógłbym użyć, gdybym się zgubił i potrzebowałbym jeszcze dużo czasu przetrwać na tym płynie. To wtedy jeszcze mam taką żelazną rezerwę, ale to już kosztuje dużo czasu, żeby tą wodę pobrać. Było już bardzo gorąco i brakowało płynu, tchu. I dobrze, że jesteśmy w całości na mecie, bo był ciężki odcinek bardzo dzisiaj.